Hej, odzywam się do Was ponownie. Właśnie wróciliśmy, słuchajcie, znaczy ja wróciłam do domu. O, powiem, że tak zmarzłam, że się zastanawiam, dlaczego, kurczę, czy to tak przed okresem mnie dzisiaj faktycznie pobolewa biust, czy przypadkiem się nie przeziębiłam w pracy, dlatego że jak kaszlałam, dusi mnie tak co chwilę i to wszystko idzie mi tutaj z pust, także kto wie, czy to, kurczę, nie przeziębienie jakieś. No, także włączyłam sobie właśnie, jak widzicie, grzejniczek. No i się trochę będzie czas zagrzać. Chcę Wam pokazać właśnie, bo zakupiłam, słuchajcie, stroik. W sensie taki. Taką choinkę. Oczywiście ja ją tutaj jeszcze, wiecie, porozkładam ładniej, żeby była taka wiecie, o co chodzi, nie? Taka, żeby nie była taka spłaszczona. O, bo wyciągamy sobie zaraz tutaj. Tu jest ona na baterię, to się będzie świecić. No i taki mini ostroiczek, ale wszystko w takim ładnym, zachowanym, jasnym kolorku. Będzie się to prezentować bardzo, bardzo ładnie. Zaraz ją tu, tak jak mówię, porozkładamy. Zobaczymy, czy będzie jej brakować jakichś światełek. Jeżeli będzie, to jeszcze dokupię. Ale tak jak mówiłam, u mnie nie będzie choinki i ja wiem, że to jest malutki stroik i ktoś może powiedzieć: Aga, no nie przesadzaj, bo to jest przecież nawet nie choinka. Jest to dla nas choinka i tak naprawdę to nie jest mi potrzebna duża choina taka, wiecie, ja nie mam malutkich dzieci, moje dzieci nie wierzą w ogóle w Mikołaja, ani w te prezenty pod choinką, po prostu, wiecie, czekają tylko na prezent i tak naprawdę to cała historia. Także taki stroiczek będzie bardzo ładny, to będzie świecące, tutaj jeszcze jest jelonek, drugi stoi tutaj koło telewizora, też z tym kwiatkiem, o, także taki klimacik wydaje mi się, że powinien wystarczyć. No i teraz przejdę z Wami do kuchni i zaraz Wam jeszcze pokażę resztę rzeczy, które pokupywałam, tylko wiecie co, postawię Was na chwilę na statywie. No i okidoki, jestem z powrotem, wstawiłam właśnie sobie wodę, ale na herbatkę, która jest jeszcze w siatce, także za chwilę do niej dojdziemy. Więc oprócz tej choinki, co jeszcze zakupiłam? Czekajcie, bo tu moje dzieci po prostu porozkładały wszystkie ciastka, pootwierały wszystkie opakowania i te ciastka tak leżą i się tak suszą. Wszędzie, z każdej strony jakieś ciastka, słuchajcie, zobaczcie. Tu otwarta paczka, tam otwarta paczka i kurczę, nie ma komu jeść. No. Pokażę Wam haul. Haul będzie w sumie z BM-a, czy chyba BM. BM i co? I Marks & Spencer. Więc w Marks & Spencer kupiłam tą choinkę, którą Wam pokazałam, czyli ten taki stroik. I kupiłam tak, dzieciom malinki. Malinki, owoców nigdy za wiele, chlebek, oczywiście chlebek, zakupiłam im chicken tikka masala, takie gotowe już danie, ale akurat naprawdę bardzo, bardzo smaczne mają, jeżeli chodzi o Marks & Spencer. No i zaryzykowałam też mój synek i Oliwia, w sumie oboje lubią, sticky Chinese pork ribs, czyli żeberka. Żeberka takie jakieś w takim sosie. Zobaczymy. Fajnie to wygląda, więc może być smaczne. Także to jest część pierwsza. I tutaj teraz w BM-ie chyba zakupiłam bitą śmietanę. Bita śmietana oczywiście do gorącej czekolady, do kawy i tak dalej. Czekajcie, tylko się tutaj obstawię, odsunę sorry, z tymi rzeczami. Okej, okay, zapomniałam kupić oleju. Standard, a pamiętałam jeszcze przed wyjściem w ogóle do sklepu. Dobra. Co zakupiłam? Jakieś takie z Milki, nowość, toffee, jakieś, nie wiem, jakieś takie czekoladko, cukierki z orzechem. No, spróbujemy. Pierwszy raz to wzięłam, nie widziałam tego wcześniej. To jest mój notes, bo potrzebowałam do wydrukowania czegoś, ale dzisiaj nie dojechaliśmy do Krzysia. Dalej do naszej maszyny zakupiłam składy. Czekajcie, o, kupiłam co? Kawa, mleko do mojego Dolce Gusto, kafe o lecie, także kafe con leche, czyli kawa z mlekiem, i Maltasers, to jest moja raczej taka ulubiona czekolada, czekoladki, lubię te kulki, więc o smaku tych kulek będzie naprawdę super. Także to, herbatę, tak jak powiedziałam, Tetley. Zakupiłam herbatkę, no i właśnie
I właśnie tąże herbatę teraz sobie zaparzymy. Wypiję sobie z gorącą herbatkę z cytrynką. Bardzo, bardzo mnie się tego teraz tak chce. Tą paskudną pogodę, to znaczy paskudną, bo jest taki przymrozek. Jest tak wyczuwalny, dziewczyny, przymrozek, że to się w głowie nie mieści. Dobra. Sadzę sobie herbatę i za chwilę zalewamy. Miałam iść jeszcze tak naprawdę do naszego tutaj hongerganca, jeszcze patrzeć na ogień świąteczne, ale muszę Wam powiedzieć, że mi się kompletnie nie chce już teraz wychodzić, tak zmarzłam. Co jeszcze kupiłam? Kupiłam jeszcze marshmallow, czyli pianki z myślą o gorącej czekoladzie i o kawie dla dzieci. Zakupiłam jakąś pościel, nie było do wyboru naprawdę dużo, jeśli chodzi o pościel dla chłopca. To jest jakaś niby, że ma się świecić w ciemności, te gwiazdki prawdopodobnie. 10 funtów, taka zwykła, prosta, ale w gwiazdki, także nie najgorzej. Za chwilę mój tak będę zmieniać. Dalej zakupiłam woski z Yankee Candle Home Inspiration i to jest lawenda. Nie wiem, nie lubię lawendy, ale w tym wydaniu mi się bardzo, bardzo podoba. Są dokładnie takie woski. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie pachnie. Dalej zakupiłam miód, taki lejący się, bo będę chciała do tej herbaty. Dalej zakupiłam jeszcze jeden wosk i to jest, słuchajcie, Fruity Melon, a pachnie po prostu melonem i watermelonem, czyli arbuzem. Mam nadzieję, że będzie ładny. I jakiś taki drink, słuchajcie, Italian Spritz. Nie wiem nawet, co to jest. Jakiś taki drinek na wieczór, później jak się zagrzeje. No i to jest druga siatka. No, też czuję, że mnie, słuchajcie, dusi. Coś mnie dusi. I rzecz następna, jaką kupiłam, słuchajcie, to jest takie coś. Byliśmy w takim charity shopie i zakupiłam... taką pseudo-choinkę, wieżyczkę, jak zwał, tak zwał. Ja już to kiedyś gdzieś widziałam. Bardzo ładnie to wygląda. Zaraz Wam zademonstruję. Uwaga, mam nadzieję, że widziałaś. O! Takie coś. Taka wieżyczko-choinka. Jestem przekonana, że stojąc tutaj, słuchajcie, tam w rogu, jakoś ją ustawię, bo może ona będzie tylko w rogu zamiast tamtej malutkiej choinki, wsadzę za baterię i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, a tą gwiazdę przemienię gdzie indziej. Także taka ozdoba i ona była za 5 funtów tylko w charity shopie. I z tego bardzo się cieszę, bo mnie się bardzo to podoba. Bardzo. Wygląda trochę jak wieża Eiffla, to znaczy mi przypomina wieżę Eiffla. Ale za piątaka naprawdę super i jest to rzecz uniwersalna, bo nie tylko świąteczna. Takie coś uważam, że będzie stało, taki stożek może stać cały rok, przez cały rok się świecić i wcale nie jest to klimat typowo świąteczny. Także to są wszystkie już moje zakupy, biorę się za robienie herbatki i odezwę się do Was już jakoś później, jak się trochę zagrzeje. Przemiłego popołudnia Wam życzę. Do usłyszenia niebawem. I dzień doberek. Witam się z Wami następnego dnia. No niestety, ale już wczoraj nic nie dogrywałam. Pojechałam tylko z Krzysiem. Słuchajcie, pozałatwialiśmy to, co mieliśmy pozałatwiać. I nagrałam Wam haul. I tak się generalnie zakończył mój dzień, dlatego że już później nic nie nagrywałam, nie miałam już co nagrywać, nigdzie już nie wychodziłam, przeleżałam w domu, słuchajcie, z tym bólem. No i co? I dzisiaj zaczynamy kolejny dzień. Przesiedziałam w domu, myślałam, że wybiorę się do Edynburga, ale może wybiorę się jutro. Jeszcze też nie wiem, zależy jak się będę czuła. Nasmarowałam sobie klatkę piersiową, słuchajcie, takim specyfikiem od Krzysia i jak na razie jest lepiej. Jest lepiej, nie jest aż tak mocny ten ból, więc jest on dzisiaj do zniesienia po prostu. Mogę się schylać, mogę dużo rzeczy fizycznie robić, więc na pewno lepiej. I co? Zgrałam sobie rzeczy, ponieważ będę musiała iść do Krzysia coś wydrukować. No i co? Zróbmy sobie, słuchajcie, pielęgnację. Mam umytą buzię, ogarnęłam sobie rzeczy w domu, zedytowałam Wam filmik. Chciałam Wam powiedzieć, że zdenkował mi się ten produkt. O, już tu po prostu nic nie ma. Mi się wydaje, że ja go gdzieś jeszcze miałam, że ja go dostałam od jednej z Was. Muszę sobie chyba otworzyć gdzieś opakowanie, chyba że to był ten. Już teraz nawet nie pamiętam, czy to jest właśnie ten, co dostałam. Czy mam gdzieś jeszcze nieotwarte opakowanie? Muszę właśnie sobie to posprawdzać, bo nie mam zielonego pojęcia, ale bardzo go lubię. I dzisiaj raczej zrobimy sobie misję
Także zdenkowałam. Dzisiaj zrobimy sobie, słuchajcie, misję, że chyba pójdę do... Pójdę z wami do, zabiorę was do gdzie? Do TK Maxa i coś sobie muszę zakupić pod oczy. Coś specjalnego pod oczy, na zmarszczki i cienie. Teraz zastosowałam sobie, słuchajcie, ten kwas niby hialuronowy. O, kolor jeszcze mi się, widzę, trzyma od tego olejku, słuchajcie, od tego Clarins. Także jeszcze on działa. Rękę sobie próbowałam domyć wczoraj, ponieważ nie zauważyłam, że odbił mi się on tutaj, widzicie? Jeszcze trochę widać. Tu, tutaj na tych dwóch palcach jeszcze szorowałam, także domyję się na pewno. No, ale nie pomyślałam, powiem wam szczerze, że nie pomyślałam po prostu. Zdarza się. Także Hyaluronic Acid i to jest The NK List. To jest dokładnie ten produkt, z którego ja też mam ten heptapeptid. Jego nałożymy sobie, tak zastanawiam się, ale chyba nałożymy sobie zaraz na to serum i na to jeszcze nałożymy sobie kokodeja. I na razie dzisiaj tak zostanę, nie będę dzisiaj się absolutnie no, podkładować, ale za to zrobię sobie na pewno rzęsy. Czekajcie, tylko patrzę właśnie, czy nie ma tych włosków takich, bo zazwyczaj one tutaj się osadzają i potem naprawdę ja ubolewam. Musiałabym sobie kupić nową zalotkę, ale powiem wam, że wśród tylu zalotek ja już kiedyś kupiłam chyba z dwie i nie mogłam trafić z taką jakąś fajną. Naprawdę, jakoś tak, nie wiem, no ta mi najbardziej przypodobała się. Ja nie pamiętam nawet, skąd ja ją mam, ale najbardziej ze wszystkich ją lubię. I żadna inna mi się na razie dotychczas tak aż nie sprawdziła jak ta. Poczekajcie, wezmę sobie lusterko jakieś mniejsze. Takie malutkie lusterko chyba by mi się przydało, chociaż mam dużo od paletek, też mogą być. Dobra, jeszcze zasmarujemy sobie usta, niech one sobie wyschną. Hialuronowy wypełniacz ust, standardowo. Bardzo lubię. O, fajnie tak. Nie uwypukla, tylko optycznie powiększa usta, to znaczy... To nie znaczy, że ja tego potrzebuję, ale fajnie też nawilża mi te usta i fajnie zarysowuje mi. Mam wrażenie, że kontur ust wygląda jakoś tak, jest taki fajny, zarysowany. Po prostu chodzi o to, że ja już później nie muszę w ogóle rysować konturu ust. I to jest w tym produkcie fajne. Dobra, użyjemy sobie lustereczka z Fenty. No i dzisiaj poleci tusz The Bad Girl Bank. Nakładam go bez primera, bez tej białej odżywki. Okidoki, zaraz wam pokażę, jak on się aplikuje. Widzę, że już troszeczkę się rozrobił na tej zasadzie, że już nie wyciągam tyle produktu na szczoteczce, co od pierwszego dnia. Ja wam o tym już mówiłam, że właśnie trzeba było z tym uważać, bo jeżeli macie drobne, małe, cienkie rzęsy i krótkie, no to naprawdę można sobie poodbijać, można sobie, kurczę, zrobić jakieś niepotrzebne plamki, bo on nabiera, o dziwo, jakoś tak dziwnie produkt, że macie wrażenie, że jego jest za dużo na tej szczoteczce. Także trzeba z tym uważać, ale teraz widzę, że już to się wyrównało, już jest ok. Dobra, nie chcę go zbyt dużo. Mam nadzieję, że wystarczy. Zobaczcie, oko wygląda od razu lepiej. O, tu jeszcze mogę gdzieś poprawić. Także wybieram się do TK Maxa. Mam też ogromną ochotę, słuchajcie, zakupić takiego stojącego Mikołaja. Ja nie wiem, czy one jeszcze będą. Chciałam takiego srebrnego, biało-srebrnego Mikołaja. Aczkolwiek czerwony też byłby ładny, bo czerwony dałby mi kontrast w końcu. Nie byłoby aż tak jasno w tym kąciku. I się zastanawiam, kurczę. Czerwony jest bardziej zbliżony, wiecie, tak bardziej realistyczny. A biało-srebrny bardziej mi pasuje tam do tego kącika po prostu. No i nie wiem, na coś się zdecyduję, podejdę i na pewno na coś się zdecyduję i coś wybiorę. Zobaczymy, co będzie. Chciałabym też zobaczyć, czy są jakieś fajne kurtki dla dzieci, dlatego że muszę już w przyszłym tygodniu rozejrzeć się, w sensie już wiedzieć, jakie kurtki bym mogła kupić dzieciakom na takie na zimę. Także to kolejny mój plan. Jest jedna kurtka, która Oliwce się podobała, ale ona, kurde, była za 70 funtów. Nie uśmiecha mi się to. A z drugiej strony też no nie chciałabym, żeby chodziła mi całą zimę w jednej kurtce. Aczkolwiek
To jest właśnie taki typ człowieka, taki typ dziecka, że ona będzie, wiecie, ona chce mieć jedną rzecz i chodzi w tym po prostu non stop. Ja wolałabym jej kupić, wiecie, w takim miejscu, to ja jej kupię, kurczę, 3 kurtki i będzie miała 3 różne kolory, kurde. No, także zobaczymy. Staram się nie przyzwyczaić moich dzieci, żeby, wiecie, żeby dostawały to, co bardzo, bardzo chcą i to, co naprawdę jest drogie, bo chcę ich uczyć tego, że, no, że jak jednak pójdą i sobie, słuchajcie, zarobią sami, nawet jako uczniowie, tak jak u nas jest dziewczyna 16-letnia, która sobie dorabia, to żebyście wy widziały radość tej dziewczyny, jak wzięła 20 funtów, słuchajcie, za swój jeden dzień pracy. 20. To się tak cieszyła, jakby zgarnęła... Co to było? Tak jakby zgarnęła, słuchajcie, z 200. No i to było piękne. Powiem wam, że to jest fantastyczne. Takich ludzi lubię. Takich ludzi naprawdę warto doceniać i szanować. Takich, którzy szanują pieniądz, którzy cieszą się z małych rzeczy i nie lecą za tą całą taką ferajną tych wszystkich, którzy, wiecie, obnoszą się tymi metkami, tymi nazwami, chwalą się tymi firmami. To jest tak słabe. To jest, słuchajcie... Dokładnie, ktoś ostatnio o tym właśnie nawet dyskutował na Instagramie, oglądałam i właśnie ktoś się wypowiedział, że pamiętajcie, że to nie szata zdobi człowieka, tylko ważne jest, jakim jesteśmy, ważne jest, jakimi jesteśmy ludźmi, jakim jesteśmy człowiekiem i nie liczą się marki, nie liczą się nazwy, to nie powoduje, że jesteśmy lepsi, jesteśmy tacy sami, czyli jak ja stanę obok osoby, która nosi te wszystkie Gucci, Srucci, Dolce & Gabbany i psika się tylko i wyłącznie Jo Malone i tam tymi innymi takimi, których nawet ja nie znam z nazw, bo taka prawda, znam te wszystkie takie obyte, te takie klasyki i te takie perfumeryjne, wiecie, zapachy, nie te takie unikatowe, czy jak mam to powiedzieć, no nie takie, wiecie, jak Jo Malone i te takie jeszcze tam inne, których nie znam po prostu, zapomniałam nawet jednej tej nazwy, która też wiem, że są te butelki, one są piękne, one są bardzo, bardzo drogie, także jesteśmy takimi samymi osobami. Może nawet się okazać, że nawet ja mogłabym być lepszą osobą od tej drugiej, nie obnosząc się po prostu tymi wszystkimi etykietami, bo to nie o to w życiu chodzi, słuchajcie. To nie chodzi o to, czym pachniesz, to nie chodzi o to, to nie chodzi o to, jaką masz metkę. No. Także ja bardzo, bardzo lubię takich ludzi, którzy po prostu nie szczycą się tym, że ja to tylko używam to najdroższe, że krem to tylko taki, czy Chanel, czy Dior, czy nie wiadomo co tam jeszcze i tak dalej. Także każdy niech używa to, na co go stać, ale pamiętajcie, że to, że kupisz sobie krem za 200 funtów wcale nie oznacza, że będziesz miała lepiej zadbaną cenę niż jeżeli miałabyś kupić sobie krem za 20-30 funtów. Nie ma na to reguły, naprawdę nie ma. Fajnie to wygładza, słuchajcie, super to wygładza, naprawdę, widzę tą różnicę, ta skóra jest taka jak po prostu jak golicie nogi. Albo pachy, to no pachy może nie, ale jak nogi golicie, to zaraz ta skóra na nogach jest taka gładziutka po ogoleniu. No to jest właśnie takie coś. Nie wiem, jak zadziała ten kwas hialuronowy, ten pierwszy, zobaczymy, ale to jest ewidentny wygładzacz. To jest naprawdę fajna rzecz, słuchajcie. I taka skóra jest od razu taka jakby sucha taka. Sucha, bo jak dotykacie, to tak no nie czuć żadnego, wiecie, nie wiem jak to było, taka gładka, po prostu gładka jak kartka papieru, no. No i teraz aplikuję sobie tylko kokodeja, żeby nawilżyć tą twarz. Oki, oki. I to będzie dzisiaj na tyle. Trochę nawilżenia. Nie wiem, czy to jest dobre połączenie, bo to jedno, słuchajcie, powoduje, że skóra jest bardzo taka wygładzona, a tu natomiast takie nawilżenie, czyli znowu powracam jakby tą skórę, że jest taka, że znowu już jest taka jak skóra. O, nie jest taka gładziutka, tylko już czuć to nawilżenie. I widać nawet, że na skórze coś jest. Także nie wiem, czy to jest dobre połączenie, nie wiem, czy dobrze to robię, ale... No ale to jest w sumie napisane nawet na tym, że to się... Nic się stało. Że to się, słuchajcie, aplikuje pod makijaż i pod waszą pielęgnację, więc no wydaje mi się, że powinno być ok. Dobra, teraz jeżeli chodzi, słuchajcie, o brwi... Jeżeli chodzi o brwi... Zaraz wam też pokażę, co do mnie przyszło. Dobra, to zastosujmy sobie kredkę po prostu. Pociągnę sobie tylko troszeczkę
Troszeczkę. Właśnie Wam też edytuję. Słuchajcie, nie no, muszę użyć lusterko. Edytuję Wam właśnie filmik następny. Bo tak jak mówię, dzisiaj jest mój ostatni dzień wolny od pracy. Okidoki. Jeżeli chodzi o tą choineczkę, którą Wam, nie wiem, pokazałam chyba wczoraj, tak mi się wydaje, to, no to Wam mówiłam, że jest ona z Marks & Spencer. No i koło niej planuję postawić w sumie Mikołaja. Tak sobie uzdurałam, że tak chcę. No i tak musi być. Aczkolwiek ja się nie zarzekam, nie jestem w stanie, wiecie, powiedzieć w 100%, że faktycznie choinka u mnie jakaś tam nie zagości, bo u mnie różne rzeczy naprawdę się mogą wydarzyć. Ja jestem osobą dość zmienną, w sensie, że czasem mówię, że będzie coś białe, a potem się okazuje, że jest to na przykład różowe lub szare. Także faktycznie na to nie ma tutaj reguły. Także nigdy nie mówię nigdy, nie powiedziałam, że nigdy nie będzie u mnie w tym roku choinki. Powiedziałam, że nie chcę i że nie mam takiej potrzeby, ale jak mi jakaś wpadnie w oko, to być może zagości w naszym domu. Dobrze, tusze mogę już odłożyć, już nie będą mi potrzebne. Hialuronowy wypełniacz ust też. Tak patrzę, czy coś nowego może tutaj byśmy zastosowali do tych ust, bo ja ciągle chodzę tylko w tych błyszczykach i w niczym więcej. Dobra, może dajmy sobie Urban Decay, co to było? Sheer Liar, no. Nawet nie pamiętam, jak to było. No przy tym moim nabłyszczeniu to nawet nie widzę za bardzo koloru, ale wezmę ją sobie ze sobą do poprawienia. Razem z tym błyszczykiem zgrywa się bardzo fajnie. To jest mój naturalny efekt i ja go po prostu uwielbiam. Nie wiem, czym się dzisiaj psiknąć. Już mi się kończy, słuchajcie, Black Opium i Yves Saint Laurent. Jak to mówicie, Laurent. Tyle mam, widzicie? Reszteczka dosłownie. I nie wiem, czy psikać się znowu któryś z tych nowych, czy może wrócić do czegoś starego. A może to? A może dzisiaj Poison? A niech będzie, dawno nie używałam. Muszę sobie o nim przypomnieć. Dobra, dzisiaj polecieliśmy Poison Girl od Dior. Od Diora. Także to... pomadkę biorę. No i mieliśmy sobie zastosować delikatnie rozświetlenie. Jestem bardzo ciekawa tego efektu, naprawdę. Także zastosujemy sobie ten produkt. Już Wam pokazuję. Czekajcie, spróbuję Wam tutaj w miarę zoomować jakoś. No, także trochę gdzieś tam je widać. Aga, wróć. Wróciłam. No i dobra, i zastosujemy go sobie po prostu jako różorozświetlacz. Nie wiem, ile go mogę ładować. Nie mam, tak jak mówię, nie mam dzisiaj, więc będzie bardzo naturalnie to wyglądało. Nie mam dzisiaj na sobie podkładu, więc może mi się też to inaczej trzymać, bo tu jest tylko po prostu skóra z pielęgnacją, ale zaaplikuję sobie go po prostu bezpiecznie jako różo rozświetlenie. O, czyli policzek i tutaj troszeczkę jak rozświetlacz. Na kość policzkową. O, no wydaje mi się, że widać. Ładny, ładny dlatego, że jest bardzo naturalny, Wam powiem. On będzie pasował, słuchajcie, do, na pewno zdecydowanie do jasnych karnacji. Przy ciemnej on raczej zginie. To jest takie moje zdanie. Zdecydowanie jasna karnacja. No moja już jest taka maksymalnie ciemna. O, to jest maks ciemnej karnacji, na której on jeszcze może być faktycznie widoczny. Także fajny, fajny, bo bezpieczny. Delikatne, fajne, subtelne rozświetlenie. Nie wiem, czy jest wart swojej ogólnej ceny, bo nie wiem, ile kosztuje, ale wydaje mi się, że pewnie nie. Dlatego, że ja na przykład róży nie używam, a jeżeli chodzi o rozświetlacze, ja mam swoich ulubieńców i nie wydaje mi się, że ten efekt byłby moim ulubionym, aczkolwiek jeszcze też go przetestuję dla Was na podkładzie i wtedy sobie porównam i będę mogła powiedzieć coś więcej. Ja w takim razie się zbieram. Też Wam miałam powiedzieć, ale to chyba już zrobię na spokojnie, co do mnie przyszło, już uwaga,
To na pewno pamiętacie, wszystko tu pozapisywane, słuchajcie, z kartkami, z długopisami i cały czas jeszcze robię notatki do końca roku w tym starym dzienniku od stylizacji.tv i mam nowy dziennik, tak, mam nowy dziennik, przyszedł do mnie, cena tego dziennika to 39,99, bardzo pięknie wykonany, w ogóle nie ma porównania z tym pierwszym dla mnie. W ogóle odstaje totalnie. To jest taka wersja biurowo-młodzieżowa, a to już jest taka młodzieżowo-wzwyż. Czyli średnia wieku. Tutaj ja bym taki kalendarz, w sumie taki dziennik zakupiła mojej przyjaciółce, jeżeli bym wiedziała, że ona robi sobie notatki. Świetna sprawa, bardzo mi się podoba wykonanie, a więcej o nim nagram Wam później, jak wrócę, pokażę Wam uwielbiony zapach też nowych, taki nowy, wiecie, nowy z drukarni, no, taki świeży papier. Tak to mniej więcej wygląda. Wykonany jest fantastycznie, bardzo mi się podoba. Jest faktycznie sporo miejsca do zapisków, ale tak jak mówię, zrobimy sobie takie porównanie. Tutaj nie wszystkie strony gdzieś mam zapisane. Zrobimy sobie porównanie, jak to teraz wygląda stronowo, czyli jak wygląda strona tutaj, a jak tutaj, co było na tamtej, a co jest tu. Nie różnią się one, nie wiadomo jak bardzo od siebie, są po prostu inaczej rozłożone. Ja Wam powiem na pewno, co według mnie znowu bym dodała, bym ujęła, bo są takie rzeczy, które na przykład mówię, no ja na to na przykład bacznie się przyglądam. Dla mnie dziennik, dla każdego dziennik służy do czegoś innego. Dla jednych mają tam być też jakieś inspiracje, bo lubią sobie osoby czytać. Mogą być jakieś, wiecie, może być jakiś nawet i artykuł mały, fajny, zawarty, a dla innych służy po prostu do notowania, do zapisków. Także powiem Wam później więcej o tych dziennikach, porównam Wam te oba i powiem, który jest lepszy. Wizualnie na dzień dzisiejszy ten najnowszy teraz dziennik jest po prostu super. Bardzo mi się podoba kolorystyka jest przepiękna, bardzo, bardzo mi się podoba, jest bardzo elegancka przede wszystkim. Także materiał też jest świetnie jest wykonany. Także opowiem Wam o tym oddzielnie, bo będę chciała powiedzieć Wam nieco więcej o tym dzienniku. Wiadomo, u mnie recenzje są takie, no takie wiecie, żebyście naprawdę mogły przemyśleć sobie zakup i nie wiem, i odpowiedzieć na pytania, po co Wam jest właśnie dziennik i czy faktycznie do tych Waszych potrzeb on się nada. Ja teraz przyodziewam tylko spodnie, kurtkę i popitalam, zabieram Was do TK Maxa, może zajdę do Krzysia od razu wydrukować sobie te rzeczy, które miałam, bo od TK Maxa do Krzysia mam bardzo blisko. No i co? I to chyba na tyle. Chyba to na tyle. Ja się z Wami póki co żegnam. Już do Was sporo pogadowywałam. I co? I odezwę się do Was później. Miłego popołudnia Wam życzę.